Siema, tutaj wiadomo kto, witam was, wiadomo jak. Dziś jednak nie będzie gadania, dzisiaj będzie rozpakowanie, zrobimy sobie unboxing, bo tak to się profesjonalnie na YouTubach nazywa, unboxing obrazu. Przyszedł wreszcie obraz, który jakiś czas temu zamówiłem po walce Kownackiego. Pytaliście mnie kiedyś prowokacyjnie, tak jeszcze przed rewanżem, który Wilder, czy jak który przegra, to zawieszę sobie z tyłu Wildera. Mówiłem wam, że bez względu na to, jaki będzie wynik, to i tak ten obraz zmienię, chociaż jestem pewien, że Fury wygra. Fury wygrał, obraz zmieniam, tak jak mówiłem po walce Adama Kownackiego. Jakiś czas po przylocie zamówiłem go, wreszcie doszedł, także dzisiaj zrobimy sobie unboxing. Do unboxingu potrzebne będą tak, nożyczki kuchenne i przedmiot unboxowany. My unboxujemy dzisiaj obraz. Jeszcze go nie rozpakowałem. Tak wygląda w całości. No i tniemy. Zobaczymy, co tam jest w środku. Zapakowane solidnie. Nie powiem wam, gdzie zamawiałem, bo nikt mi za to nie płaci. Jak ktoś będzie chciał, to mogę ewentualnie na jakoś tam prywatnie odpowiedzieć, co to za firma takie obrazy wykonuje. Natomiast można sobie to łatwo wygooglować. Cena takiego obrazu to jest około 250 zł. Bo też o to pytaliście, także nie jest to impreza droga. Z tamtym obrazem z tyłu nie wiem, co zrobię. Ktoś tam zasugerował, że może na jakąś aukcję puścić. Faktycznie może tak zrobimy. Na przykład na WOŚP. Z jakimiś podpisami jeszcze z tyłu. Pięściarzy dodatkowo. No ale to jeszcze się okaże. A, ciężkie to cholerstwo jest. Dobra, tutaj będzie jakieś cięcie. Dosłownie przenośnie, trochę przyspieszę to cięcie po jakimś cięciu, albo przyspieszę obraz. No, coś tam nam się wyłania z tych czeluści. Ciach. Są trzy części. Część pierwsza wygląda tak. Ciekawe, czy ktoś rozpozna. No, może tak pokażę. Co to jest za postać? Jaka to melodia? Część druga. Wygląda tak. Jaka to melodia? Dobra. No, unboxujemy ostatnią. No, Andriuszka. Mój bohater z młodszych lat. To jest walka, którą najwięcej razy obejrzałem chyba w życiu. Zjeździłem cały magnetowi? Magnetowi, tak. Magnetowi, oglądając trzeci wzdłuż tę walkę. Jak Riddick Bowe szukał monet po ringu. Także to tutaj zawiśnie. Jak to będzie ostatecznie wyglądało, to zobaczycie już na jakimś kolejnym nagraniu. Come on, Andrew. O. Tak mniej więcej Andrew wygląda po złożeniu tych puzli. No i to tyle, jeśli chodzi o ten unboxing. Myślę, że będzie to dobrze wyglądało. Jednym z kryteriów, które zdecydowało o wyborze obrazu było to, żeby było jasno z tyłu, bo to ciemne tło niestety nie służy. Ja zrobiłem błąd, wybierając te ciemne panele. Będzie trzeba jakoś zmienić może i przez to niestety jakość nagrania jest gorsza, no ale Andriuszka może nam z tyłu trochę rozświetli to tło, bo ten obraz jest jaśniejszy. To tyle. Odunboxowane. Wszystko. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Na razie.